Kolejne stypendialne spotkanie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego rozpoczęło się tym razem od miłego akcentu, a było nim przekazanie wózka elektrycznego pani Halinie Kryściak, która jest osobą niepełnosprawną. Pani Halinie, jako osobie bez nóg, taki wózek jest niezbędną rzeczą do codziennego funkcjonowania. Proszę bardzo, pani Halinko. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Będziemy dalej wspierać. Dziękuję bardzo, bardzo. No, nie wyobrażałam sobie, że to już taka kwota. I za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Otóż rzeczywiście tak jest, że najpiękniejszą rzeczą jest nadzieja, bo zawsze może się urzeczywistnić i wówczas czujemy, że jesteśmy szczęśliwi, prawda? Wszyscy mamy jakiś cel w życiu i różnie to bywa. Jedni osiągają go często, szybko i w sposób właściwy, i jakoś cieszą się tym wcześniej. Inni troszkę dłużej, bo różnie to bywa. Ale młodzież na pewno dzięki tym stypendiom, więc na pewno ułatwi im to start w życiu, prawda, otrzymają i zdobędą wiedzę i na pewno przysłużą się później jako społeczeństwo i ojczyźnie i rodzinom i wszystkim. A teraz przejdźmy już do samej stypendialnej uroczystości. W szerokim gronie zaproszonych gości znalazła się też od lat związana z Wieluniem i samą fundacją popularna aktorka Joanna Osyda. I bardzo się cieszę, że tutaj jestem i pozwolą Państwo, że tak osobiście jeszcze, nie wiem, wspomnę, że to jest dla mnie niesamowite miejsce, to tutaj. Ja teraz jestem wzruszona, bo tu się dla mnie wszystko zaczęło i tutaj spotkałam osoby, które we mnie uwierzyły i chciałby rozwijać moje zainteresowania i poświęcać mi swój czas i pomysły. I nie mogę tutaj nie wspomnieć o Zosi Szpikowskiej, Zbyszkowi, Jarkowi Strzale, pani Danieli, która, jak sobie dzisiaj przypomniałam, przygotowywała mnie do części ruchowej, jeśli chodzi o egzaminy do szkoły teatralnej, więc bardzo dziękuję. Duża zasługa. Nigdy nie byłam w sekcji tanecznej. Ale też moja obecność tutaj nie jest wyłącznie spowodowana kwestią sentymentalną, ponieważ ja przez 2 lata byłam stypendystką tego programu i wiem, jak bardzo to się przydaje, zwłaszcza na pierwszym roku studiów, kiedy nie można dostać stypendium naukowego od szkoły ponadgimnazjalnej oraz nie można dostać jeszcze z uczelni, więc tym bardziej jest to istotne. Warto zauważyć, że Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ma już 14 lat, a od 11 jest organizacją pożytku publicznego. Środki pozyskiwane z tak zwanego 1% również są przekazywane na stypendia. Dzięki ofiarności darczyńców oraz uzyskaniu dotacji w wysokości 20 tysięcy złotych ze strony Fundacji im. Stefana Bartorego w Warszawie przyznaliśmy na rok 2015-2016 w programie Równe Szanse dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 9 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych. To są stypendia po 1500 zł. Natomiast wniosków wpłynęło 42. Konkurencja była naprawdę duża. Oraz 13 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kwota stypendium pojedynczego to 2500 zł. Wniosków tutaj wpłynęło 74. Najbardziej ten program jest popularny. A jeśli chodzi o same stypendia, to wręczono je jak zwykle w kilku kategoriach i w ramach specjalnych programów, które realizuje Fundacja. A mowa tu o programie Równe Szanse z Fundacją Stefana Batorego, programie Agrafka Agory z Akademią Rozwoju i Filantropii w Polsce, Mistrzowie Matematyki z Fundacją mBanku, akcji Stypendia Pomostowe z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi i wreszcie o niedawno wprowadzonym programie Talenty. Po stypendiach przyszedł też czas na podziękowania darczyńcom i firmom współpracującym z Fundacją. A w tym gronie jest choćby Wielton, specjalnie wyróżniony na spotkaniu. Firma uzyskała bowiem tytuł najlepszego eksportera regionu łódzkiego. Pełną listę nagrodzonych stypendystów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. A na zakończenie uroczystości, z której dłuższa relacja w temacie tygodnia, był też czas na pamiątkową fotografię i część artystyczną w wykonaniu podopiecznych Domku Harcerza.